W słowach refrenu pieśni ku czci dzisiejszej patronki, błogosławionej Karoliny Koskówny, znajdziemy straszne jej krótkie i święte życie, które przypieczętowane męczeńską śmiercią z rąk żołnierza armii cesarskiej na początku I wojny światowej zostało tak bestialko zakończone, ale wskazujące na wielkość jej ducha. Przezywajmy jej wstawiennictwa i chciejmy się modlić słowami. Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem swego męstwa. Bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, Chrystusie Panu, w dzisiejszej Ewangelii widzimy Chrystusa, który tak po ludzku zapłakał nad świątynią jerozolimską. Czy Bóg w ten sposób okazuje swoją słabość? Wręcz przeciwnie, bracia i siostry, Bóg nie tylko płacze nad tym widocznym znakiem świątyni zniesionej ludzką ręką, ale nad każdym z nas, patrząc na świątynię, którą my jesteśmy. Bóg jest w każdej rzeczywistości naszego dnia. Jest w naszych radościach, naszych cierpieniach, smutkach. I w ten sposób chcę nam pokazać, drodzy, że jesteśmy tak ważni w oczach Pana Boga. Jakże ważne jest, abyśmy rozpoznali ten czas także przychodzącego Boga dzisiaj do nas, abyśmy odkrywali w sobie właśnie tą drogę prowadzącą do tego, który jest życiem. I tą drogą, prawdą i życiem jest Chrystus, który przychodzi, aby prowadzić nas właśnie do swojego Ojca. Z miłości do nas Bóg zapłakał nad człowiekiem. Nie tylko w tym wydarzeniu opisanym widzimy Jezusa płaczącego, ale także płaczącego nad tym, którego bardzo umiłował, Łazarza. Jakże bliskie są, kochani, sprawy ludzkie Panu Bogu. Jakże z miłością Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć, że nas kocha, że każdego dnia troszczy się o nas, abyśmy mieli pełnię życia. To oznacza, kochani, że także w naszym codziennym życiu powinniśmy się zwracać ku Panu Bogu, ku temu, który jest pełnią miłości. I dzisiejsza patronka, błogosławiona Karolina, właśnie tak żyłam, z ukierunkowaniem
na Tego, który jest miłością. Oddając swoje życie w obronie czystości, oddając swoje życie w obronie wartości, która była dla niej najcenniejsza. Dobrze wiedziała, że życie należy do Pana Boga i chciała to życie przeżyć pięknie. Chciała wzrastać właśnie w swojej społeczności, ale przede wszystkim w rodzinie, w której była pięknie ukształtowana przez swoich rodziców, ale także poprzez swoje rodzeństwo, któremu oddawała duży czas. Oddawała swoje życie w służbie właśnie Bogu i drugiemu człowiekowi. I dzisiaj właśnie ta patronka, błogosławiona Karolina, uczy nas właśnie tej samej postawy zawierzenia swojego życia Panu Bogu. Oddania bezgranicznego temu, który dał jej życie. I chcemy dzisiaj, kochani, myślę także w naszym sercu, dzisiaj właśnie podążać za Chrystusem, który dzisiaj płacze nad ludzką niedolą, nad grzechem, który bardzo mocno, niejednokrotnie wiąże, zniewala i pozbawia właśnie życia tych, którzy żyją bez łaski uświęcającej. Dlatego tym bardziej dzisiaj wołajmy do Chrystusa, który chce wzbudzić właśnie w świątyni naszego serca na nowo do pełni życia każdego z nas, abyśmy odkrywali swoje dziecięctwo Boże, swoje podobieństwo do Tego, który jest samą miłością. I o to dzisiaj się módlmy, aby każdy z nas tutaj obecnych, ale także każdy z naszych bliskich właśnie podążał za Chrystusem, aby podążał za wartością, jaką daje nam Bóg najwyższą, oddania się bezgranicznej miłości Bogu Ojcu. Bo z tego, co człowiek buduje bez oparcia o Pana Boga, nie pozostanie kamień na kamieniu. Amen.